W oddali zaszumiało jesienią, zapachniało czerwienią, jak powstał krzew kaliny. Za czasów, kiedy do Chrystus pan chodził z świętym Piotrem po świecie, żyła jedna niewiasta, piękna, mająca twarz czerwoniuśką i okrągluśką niby róża. Żal było tej białogłowie, która powszechnie nazywana była kaliną, że nie miała potomstwa. Toteż prosiła Boga, żeby jaki został po niej potomek aby jej imię nie zginęło, kiedy zejdzie z tego świata. Ulitował się pan Jezus nad prośbami Kaliny, stworzył krzewinę z jagodami czerwoniutkimi, podobnymi do jej twarzyczki i nazwał ją Kalina na wszystkie wieki.